Każdy z nas jest milionerem. Ty, ja, ludzie, których mijasz codziennie na ulicy, my wszyscy jesteśmy milionerami. W tym wideo pokażę Ci, jak możesz obudzić swój uśpiony potencjał po to, aby osiągnąć sukces, zacząć zarabiać duże pieniądze i żyć szczęśliwie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz kolejny wpadła w moje ręce książka tak niesamowita i zarazem pouczająca, że odcisnęła trwałe piętno na moich przekonaniach. Mowa o Ziemi Diamentów Russella Cornwella, która pomimo, że została wydana ponad 100 lat temu, jest jak najbardziej aktualna i myślę, że przez kolejne setki, być może nawet i tysiące lat będzie dawała wartość każdemu, kto zechce osiągnąć sukces i zmienić swoje życie na lepsze. Niech nie zwiedzie Was staromodna, być może odrzucająca okładka. Książki nie ocenia się po niej. Cornwell na stronach tego dzieła porusza fundamentalne kwestie naszego istnienia. Jak osiągnąć szczęście? Czy bycie bogatym jest czymś dobrym? Jak pieniądze zmieniają nasz świat? Jacy musimy być, aby czerpać z każdego dnia radość i żyć z satysfakcją? Na wszystkie te pytania i znacznie, znacznie więcej znalazłem na stronach tej książki. Postaram się przekazać Wam esencję tej właśnie książki po to, abyście zaczerpnęli ze źródła niesamowitej wiedzy, która jest ponadczasowa. Cornwell jako pastor głosił swoje kazania w całej Ameryce. Co ciekawe, jako duchowny zachęcał, ba, nawet nakazywał ludziom bogacenie się. Pisze: raz po raz my duchowni rzucamy ostre słowa, nazywamy luksus rzeczą plugawą, aż w końcu chrześcijanie słuchając nas dochodzą do wniosku, że posiadanie pieniędzy jest rzeczą złą. Zaperzamy się, dopóki oczywiście w ruch nie pójdzie taca kościelna, a wtedy niemal przeklinamy ludzi za to, że dają nam za mało pieniędzy. Cóż za niekonsekwencja. Pieniądze dają nam siłę i władzę. Powinniśmy je mieć dlatego, że z pieniędzmi możemy uczynić znacznie więcej dobrego. Możemy pomagać biednym, możemy budować przytułki dla chorych, wszystko to dzięki pieniądzu. Pieniądze to władza, pieniądze to siła, pieniądze są jak nóż w naszych rękach. Mogą uczynić dobro lub zło, tylko od nas zależy, jak ich użyjemy. W tym miejscu dochodzimy do zasadniczego pytania. Skoro pieniądze są tak ważne, dlaczego każdy z nas nie zarabia kolosalnych kwot? Mało tego, jak zacząć zarabiać pieniądze? Czy istnieje jakiś sprawdzony sposób na wzrost naszej zamożności? Jedynym pewnym miernikiem tego, jak dużo zarabiamy, jest to, ile dobra możemy przysporzyć drugiej osobie, swojej firmie, miastu czy kraju. Człowiek potrafi ocenić, ile jest wart jedynie na podstawie tego, co otrzymuje. Im jesteśmy ważniejsi, a nasza praca przynosi dobro społeczeństwu, tym lepiej zarabiamy. Znakomity lekarz zawsze będzie zarabiał znakomite kwoty. Najlepszy sprzedawca będzie najlepiej opłacany, a biznesmen wpływający na miliony osób w kraju i na świecie zarobi miliony. Świat odpłaca nam tym, jak wiele możemy zdziałać. Konkluzja tego wywodu jest więc jedna. Jest tylko jedna recepta na sukces. Ta sama w każdej dziedzinie, w interesach, pracy zawodowej czy też w prowadzeniu domu. Trzeba wiedzieć, na co jest popyt. Znając ludzkie potrzeby, musimy zainwestować samego siebie tam, gdzie możemy przydać się najbardziej. Kiedy znajdziesz już ten segment, w którym wiesz, że jesteś potrzebny, musisz uczynić kolejny krok na swojej drodze życia. Musisz włożyć w swoją pracę cały swój umysł i nie odpuszczać, dopóki nie osiągniesz celu. To jest główny problem milionów ludzi. Nie są konsekwentni w raz podjętym działaniu. Raz po raz zmieniają swoje zdanie i przedefiniowują swoje cele, by na końcu nie osiągnąć nic, prócz zgorzknienia i uczucia bezsensu. Kiedy jednak raz wyznaczysz sobie cel i zaczniesz do niego dążyć, to cokolwiek by nie było, uda Ci się go osiągnąć. Skupiając się na konkretnej rzeczy, poświęcasz wszystko inne dla tego celu. Odsuwasz od siebie wymówki, innych ludzi, którzy mówią Ci, że nie dasz rady, tego nie da się zrobić i zaczynasz działać. Droga do osiągnięcia takiego stanu ducha nie jest jednak łatwa. Musimy jednak tu i teraz zacząć zmieniać swoje życie. Aby zmienić świat, musimy najpierw zmienić samych siebie. Dlaczego Polska, czy też miasto, w którym mieszkasz, nie jest większe i bogatsze? Ludzie mówią, że to wina położenia, infrastruktury, koniunktury i tym podobne. Prawda jest jednak inna. Polska mogłaby być największym liderem na świecie, gdyby ludzie w niej mieszkający zaczęli mówić o niej dobrze. Zamiast to, naszą narodową przywarą stało się narzekanie. Jak możemy zacząć się rozwijać, skoro nie kochamy tej ziemi i tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy? Musimy obudzić w sobie ducha, który pomoże nam robić wielkie rzeczy. Wtedy osiągniemy znacznie więcej i sprawimy, że staniemy się wielcy. Wielkość jednak nie polega na pełnieniu jakiegoś urzędu. Ona wypływa z wielkich czynów dokonanych skromnymi środkami i osiągnięciu wielkich celów przez zwyczajnych ludzi. Twoja przyszłość stoi przed tobą niczym blok nieociesanego marmuru. Możesz ją wyrzeźbić zgodnie ze swoją wolą.
Ani dziedziczenie, ani środowisko, ani wszelkie przeszkody stworzone przez człowieka nie mogą cię zatrzymać w marszu do sukcesu, pod warunkiem, że kieruje tobą stanowcza, silna determinacja, a ty cieszysz się dobrym zdrowiem i inteligencją. Brak silnej woli jest najpotężniejszą bronią w arsenale porażki. Największy błąd popełnia ten, kto sądzi, że pewnego dnia przejdzie przez drzwi sukcesu, jeżeli będzie się błąkał po okolicy dostatecznie długo. Prawda jest jednak taka, że świat nie winien jest człowiekowi nic, na co on sam sobie nie zarobi. Obserwując jednak bacznie nasze otoczenie, może okazać się, że diamentowe pola leżą tuż pod naszymi stopami. Większość ludzi jednak nie rozgląda się dostatecznie uważnie, aby je dostrzec. Ci, którzy to potrafią, wkładają spory wkład w życie swoich społeczności, dzieląc się sprawiedliwie z innymi ludźmi i zarabiając przy tym miliony. Pamiętaj, tylko ty sam możesz nałożyć na siebie ograniczenia. Jeżeli jednak zwyciężysz siebie, możesz pokonać wszystko i wszystkich. Bądź jednym z tych, którzy kierują się szlachetnymi pobudkami. Mam nadzieję, że to wideo rozpaliło was pasję i chęć zmiany w swoim życiu. Na koniec tego materiału mam do was wielką prośbę. Udostępnijcie ten materiał na Facebooku, tak aby jak największa ilość osób mogła zobaczyć to wideo i zainspirować się do działania. Będzie to wasz pierwszy krok na nowej drodze życia. Jak zawsze zachęcam was do pozostawienia komentarza, jak również zapisania się na newsletter, dzięki czemu nie ominie was żaden nowy materiał. Link do niego znajdziecie pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.